Poppy Playtime, rozdział drugi. Mucha w sieci. Nadchodzi i z każdym dniem jest coraz bliżej. A wraz z tym napływa do nas coraz więcej nowych informacji o samej grze, a także kilka nowych teaserów, w tym jeden tak interesujący, że aż musiałem nagrać ten odcinek. Zatem cześć, ja jestem Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie to zajmiemy się kolejnymi zapowiedziami Poppy Playtime Chapter 2, a także domniemaną rzekomą datą premiery. Nim zaczniemy, nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę pod tym filmem, żeby mógł się on gdzieś tam dalej fajniej pozycjonować, a także suba na kanale, ponieważ chciałbym dobić tych 150 tysięcy widzów już do końca tego roku szkolnego. Miejmy nadzieję, że nam się uda, tymczasem bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść analizie nowych informacji względem chapteru drugiego Poppy Playtime. Napływ nowych informacji na temat chapteru drugiego rozpoczął się od publikacji tego konkretnego screena przez MobGames na Twitterze. Zatem myślę, że możemy poświęcić mu tak gdzieś 30 sekund, żeby nie przynudzać. Jest to zatem screen z gry, który przedstawia Mami Long Legs wspinającą się po suficie w jakimś bardzo ciemnym pomieszczeniu. Widzimy tutaj całość jej postury, gdzieś tam w tle są jakieś pajęczyny, po jednej z nich wydają się przechodzić te małe wersje Hagiego Wagiego i generalnie wydaje mi się, że jest to stop klatka z jakiejś cutscenki z gry, ale oczywiście mogę się mylić. W każdym razie wygląda to giga fajnie i jeżeli Mami Long Legs będzie poruszać się właśnie w podobny sposób w samej grze, to będzie to naprawdę super wizualnie i straszne w sumie też w jakiś tam sposób. Następnie kolejno 2 i 5 kwietnia otrzymaliśmy garść informacji odnośnie samej produkcji, gdzie m.in. dowiedzieliśmy się, iż chapter 2 będzie trwał ponad 2 godziny. Chociaż osobiście do tej konkretnej informacji podchodziłbym z lekkim przymrużeniem oka, ponieważ zdając życie, fabuła nie będzie rozciągnięta na właśnie te ponad 2 godziny, a być może na około 1,5 godziny, a pozostała godzina może zejść na eksploracji, poszukiwaniu jakichś sekretów, ukrytych kaset i całej reszcie. Wiecie, to jest trochę jak z Dying Lightem 2, że niby gra ma trwać 500 godzin, a tak naprawdę całe 400 jest poświęcone na eksplorację. Wiecie, o co chodzi. Ale spokojnie, Dying Light 2 to jest gigakoks gierka. Kiedyś sobie ogram, bo jedynkę kocham. Poza tym pojawiło się też kilka innych informacji odnośnie samego chapteru drugiego, takich jak fakt, że będzie tutaj więcej soundtracków, około 15, że sama gra jest już bardzo blisko ukończenia i tak dalej. Generalnie w opisie macie linka do serwera Discord MobGames, gdzie możecie sobie wszystko przeczytać. Nie będziemy poświęcać temu zbyt wiele uwagi, ponieważ dokładnie wczoraj, w sensie dla mnie, kiedy odgrywam ten odcinek, na kanale MobGames pojawiła się naprawdę kreatywna zapowiedź rozdziału drugiego w formie reklamy jakby wyrwanej dosłownie z lat 90., która miała za zadanie przedstawiać Mami Long Legs jako zabawkę od Playtime Co. I teraz wiesz, że nagle Mondra z zeszłego roku i robi kolejny sezon niepokojących reklam telewizyjnych. Co interesujące, sama reklama nie ma być jedynie zapowiedzią, a będzie też zawarta w samej grze jako wstęp do niej. Coś jak ta prześliczna animacja na początku ostatniego Residenta. Wszystko zaczyna się od screena, którego dostaliśmy jakiś czas wcześniej, tylko w co bardziej creepy wersji, żeby nikt nie narzekał. Następnie na ekranie dosłownie ułamek sekundy pojawia się twarz jakiegoś dziecka, prawdopodobnie jednego z tych, z którymi za chwilę Mami Long Legs będzie się bawić, albo na odwrót, a także krótki napis ujawniający, iż owa reklama została wypuszczona po raz pierwszy 2 lutego 1991 roku, czyli Mami Long Legs jest młodsza od Hagiego. I to chyba bardzo dobrze. Następnie widzimy grupę dzieci wyrywaną dosłownie z reklamy Vanisha, które w międzyczasie bawią się Mami Long Legs właśnie. I to w sumie tyle, nic ciekawego. Po chwili pokazane zostaje nam kilka mocno creepy dla wielu animacji, które możliwe, że będą gdzieś tam zawarte w samej grze, kiedy to Mami Long Legs będzie się poruszać. Jaka ta ksywa dla tej postaci jest kijowa, Jezus Maria. Potem pokazana zostaje nam krótka karta, na której znajduje się pewna całkiem interesująca informacja. Mianowicie elastycznego plastiku zawartego w zabawce lepiej nie ekspozować, jak to się mówiło? Nie wystawiać na ekstremalnie gorące bądź chłodne temperatury. Dlaczego jest to takie ważne? Bo w mojej opinii będzie to później użyte w samej grze. Dojdzie do jakiegoś boss fightu z Mami Long Legs i żeby jakkolwiek ją pokonać, będziemy musieli wystawić ją albo na jakąś mega gorącą temperaturę, niech będzie, przepraszam, wysoką temperaturę, albo na ekstremalnie niską temperaturę. Pewnie tak będzie, ale pożyjemy, zobaczymy. Następnie coś poszło nie tak i gość odpowiedzialny za tą rzecz chyba za dużo naoglądał się The Mandela Catalog
drugiej części, którą opublikuję niebawem. I wówczas całe nagranie, owa reklama zamienia się w jakiś analogowy horror, zupełnie nowy na YouTubie. Jakiś bliżej nieokreślony ziomeczek, raczej to nie jest główny bohater, ale no, nikt wie, zabłądził i późną nocą szuka wyjścia z fabryki Playtime Co. Tak jak my robiliśmy to kilka miesięcy temu. Czemu się udało? No, nie wiadomo, bo później widzimy jakiś lasek, a później lalkę Poppy, która każe nam wstawać, bo trzeba do szkoły. Następnie dowiadujemy się, iż rozdział drugi, Mucha w sieci, dziękuję za wszelkie podpowiedzi pod poprzednim filmem, jest obecnie dostępny do dodania do listy życzeń na Steamie. Jednak rzeczywistość okazała się brutalna. Life is brutal and full of zasadzkas. I sama gra na ten moment nie jest dostępna, ale być może kiedy wy to oglądacie, już jest. Zatem pożyjemy, zobaczymy. Tak jest, powiedziałem to drugi raz. No i cóż, w tym momencie mógłbym już zakończyć ten odcinek, jednak spokojnie, ponieważ na serwerze Discord dla Poppy Playtime pojawiła się olbrzymia garść screenów z samej gry, bo o ile się nie mylę, jest ich około 10. Zatem przejdźmy do szybkiej analizy. Przede wszystkim wnętrza wyglądają prześwietnie. Jeżeli graficznie gra będzie prezentować się właśnie w ten sposób, to będzie super. No to lecimy. Pierwszy screen prezentuje już bardzo dobrze znane nam pomieszczenie, ponieważ zostało ono już przedstawione na pierwszym trailerze do gry. I tak, to oni się mylili, a nie ja, bo niektórzy ludzie twierdzili, że tutaj na zegarku godzina przedstawia tak naprawdę datę wypuszczania gry, czyli 12 marca. I co, miałem rację, bo nie powiedziałem tego, to ja. GGS. Nie no, żartuję. Drugi screen prezentuje już wcale nieznane nam pomieszczenie, albo raczej korytarz bez podłogi, po którym będziemy musieli przejść, przyczepiając się łapką do sufitu i przeskakując dalej, więc GGS spoko. Następny przedstawia pomieszczenie, w którym znajdują się tory i to jakby wszystko. I być może uda nam się tędy przejechać za pomocą tejże kolejeczki. Zobaczymy. Następny screen to ponownie korytarz, gdzie witać będzie nas makieta Mami Long Legs. Gdzie witać będzie nas makieta Kissy Missy, tak? Następnym przedstawia jakieś miejsce produkcyjne, gdzie być może jakieś tam zabawki były tworzone, chociaż zdaje się ono być trochę zdewastowane i ten taborecik jest fajny. Miejsce z kolejnego screena myślę, że łączy się z pomieszczeniem, które widzieliśmy na końcu rozdziału pierwszego, gdzie to poszliśmy do Poppy i otworzyliśmy jej gablotkę. I tak, to jest dosłownie to samo pomieszczenie, tylko że w nowszej, lepszej wersji. Następny screen przedstawia coś takiego i w sumie nie wiem co o tym powiedzieć, jest bardzo ładne. Kolejny przedstawia wenty, będziemy bawić się w Amogusa, ewentualnie we FNAF Assisted Location, więc to mi się podoba. Następny screen przenosi nas do jakiegoś kolejnego, zdewastowanego pomieszczenia i coś silnie mówi mi, że to będzie znajdować się pod ziemią. I oby tak było. Ostatni screen przedstawia korytarz i zdaje się, że będzie on gdzieś tam połączony z tym pomieszczeniem. Ciekawy jest tutaj wzór na ścianie, jakby wielki robal. I nie wiem, czy chcę wiedzieć odnośnie czego to jest, ale się przekonamy. I to tak jakby wszystko odnośnie wszelkich nowych informacji na temat Poppy Playtime Chapter 2. Pełna data wydania jeszcze nie jest znana, jednak patrząc na post 29 marca bieżącego roku, gdzie napisane zostało, że około 3 tygodni jeszcze trzeba czekać na wyjście samej gry, i patrząc dodatkowo na to, że gdzieniegdzie słyszałem głosy, iż gra wyjdzie 22 kwietnia, to myślę, że gra wyjdzie niedługo, ale kiedy to nie wiem. Ewentualnie coś źle zinterpretowałem, czy coś koło tego, ale nie, gra jest bliżej niż dalej i tego możemy być pewni. Póki co, teasery są naprawdę obiecujące, w szczególności ta piękna reklama z lat 90. Aż zachciało mi się wznowić starą, dobrą serię niepokojących reklam telewizyjnych. Napiszcie, czy będziecie chcieli coś takiego. Oczywiście, jeżeli znajdę jakieś fajne nowe reklamy, ale to spokojnie, coś się ogarnie. Tymczasem, moi drodzy, ja bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jak się wam spodobał, zostawcie pod nim kciuka w górę, a także suba na kanale, żeby kanał mógł się dalej rozwijać, a film dalej fajnie pozycjonować. Zapraszam was ponadto serdecznie na mojego Instagrama, gdzie powoli chciałbym być bardziej aktywny i jakoś łapać z wami fajniejszy, większy kontakt, więc możecie obserwować jakieś posty, będę tam wstawiał częściej. Co tam jeszcze będzie, nie wiem, ale coś fajnego.
No i to na tyle, mówił do was Mondar, trzymajcie się cieplutko do kolejnych odcinków, życzę wam wszystkim miłego, wspaniałego dnia, trzymajcie się cieplutko, cześć!